Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Dostałem pytanie od użytkownika Rundbach, w sumie to nie jest pierwsze pytanie od tego użytkownika. Także czytam i lecimy sobie dalej. To pytanie jest bardzo ciekawe, bo dotyczy zagadnienia kontroli i mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno zależy na tym, aby się tutaj rozwinąć i dać wam ogromną taką perspektywę na samą kontrolę. Także szczerze was bardzo zachęcam do tego, abyście zostali tutaj ze mną do końca tego nagrania, bo to pozwoli wam poukładać całą waszą duchowość i zintegrować ją w życiu codziennym i zobaczycie, że wiele aspektów duchowości, o której myślicie na co dzień, łączy się z życiem codziennym i jest bliżej was, niż wam się wydaje. Także naprawdę serdecznie zachęcam, abyście tutaj zostali razem ze mną. Czy rozwój świadomości sprawia, że mamy większy wpływ na swoje zachowanie, zwiększona świadomość, czy wręcz przeciwnie, utrata kontroli? Generalnie, jeżeli chodzi o sam rozwój świadomości, to mamy tak jakby dwa różne podejścia, dwie różne koncepcje, które na dobrą sprawę są trochę sprzeczne ze sobą. Bo mamy tą świadomość psychologiczną, to znaczy świadomość samego siebie. Świadomość, czyli każda jedna myśl, każde jedno przekonanie, każda wiedza na twój własny temat, cały twój obraz ciebie, to, co myślisz, że jest dla ciebie możliwe, to, co myślisz, że istnieje, twoja cała filozofia, twoje życie, twoja pamięć. To jest twoja taka świadomość psychologiczna, mógłbym powiedzieć taka świadomość materialna, ponieważ jest zależna od zjawisku czasu oraz przestrzeni. To jest świadomość tego, że coś kiedyś się wydarzyło albo kiedyś się wydarzy i jesteś w stanie dodatkowo określić tutaj to wszystko w czasie oraz przestrzeni, tak? I mamy tą drugą świadomość, tą świadomość duchową. I ta świadomość duchowa to jest obecność. To jest to, co dzieje się tu i teraz. To jest to, o czym mówi Eckhart Tolle. To jest to, o czym mówi Advaita Vedanta, mówiąc o obserwatorze. To jest to, co w buddyzmie nazywamy pustką, tak? To jest to, co w hinduizmie nazywamy brahmanem. I mamy tą świadomość, która na dobrą sprawę jest tym samym co jedność, tutaj w duchowości. I teraz, gdy my mówimy rozwój świadomości, to w przypadku tutaj tej świadomości psychologicznej, mówiąc rozwój świadomości, zawsze mamy na myśli to, że rozwijamy siebie, rozwijamy własne ciało, rozwijamy własny umysł, rozwijamy swój intelekt, uczymy się na swój własny temat, kwestionujemy przekonania, zastępujemy je lepszymi przekonaniami, tak? Przykładowo możemy wytresować swój dialog wewnętrzny, usunąć krytyka z głowy, zainstalować sobie dialog wzmacniający. My możemy podwyższyć nasz poziom własnej wartości. Możemy nauczyć się myśleć strategicznie, możemy nauczyć się myśleć systemowo, możemy nauczyć się myśleć krytycznie, możemy się nauczyć kreatywności, możemy nauczyć się biznesu, zasad logiki, zasad matematyki. Bardzo dużej ilości rzeczy możemy się nauczyć. I to ma wpływ na wzrost poziomu twojej świadomości. Możesz się dowiedzieć, jakie masz możliwości w twoim własnym życiu, co takiego możesz zrobić z tym życiem. Jakie są twoje mocne strony? Jak je rozwinąć? Możesz się nauczyć, jakie są, dowiedzieć się, tak? Jakie są twoje słabe strony? Jakie są twoje ograniczenia? W jaki sposób je ominąć? W jaki sposób je usunąć? Albo zamienić w mocne strony? To wszystko to jest twoja świadomość psychologiczna. Twoja samowiedza. To, co wiesz o sobie. Informacja, myśl, intelekt. Natomiast świadomość duchowa to jest twoja zdolność do rozpoznawania samego siebie jako obecność nieprzejawionego absolutu, będącego przejawem nieskończoności chwili obecnej. Lepszej definicji na duchowość w tej chwili, no nie znajdę wam lepszej definicji, bo na dobrą sprawę
Wszystkie te definicje wskazują na to samo, więc im prostsza definicja duchowości, tym lepiej. I tak przykładowo, jak weźmiemy, skorzystamy sobie z modelu Kundalini i mamy wszystkie czakramy, tak? To możemy powiedzieć, że im wyższym poziomem świadomości dysponujesz, tym masz energię, powiedzmy, bardziej rozbudzoną na poszczególnym czakramie. Także jak już przebudzisz całe kundalini i oczyścisz całe ciało, to masz świadomość totalnej jedności i to jest twój maksymalny poziom świadomości. No i na dobrą sprawę tyle. Jesteś świadomy nieskończoności, absolutu i tutaj więcej no nie ma. Można tutaj jeszcze uwzględnić to, że twój poziom świadomości duchowej ma wpływ na twój poziom świadomości psychologicznej, a twój poziom świadomości psychologicznej, tej materialnej, ma wpływ na twój poziom świadomości duchowej. Bo na dobrą sprawę te dwa modele się zaczynają łączyć w pewnym punkcie, ale zaczynają się łączyć dopiero gdy rozwiniesz siebie zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i na płaszczyźnie psychologicznej. Bardzo łatwo jest pomylić poszczególne aspekty naszego doświadczenia i sam osobiście zauważyłem, że dla zdrowego funkcjonowania w życiu bardzo ważne jest i jedno, i drugie, i rozwój i jednego, i drugiego, bez dyskryminacji czegokolwiek, bez wypierania się czegokolwiek. I teraz tak, aspekt kontroli. Aspekt kontroli jest dosyć kontrowersyjnym tematem, jeżeli chodzi o duchowość, bo wiele filozofii mówi o tym, że tej kontroli nie masz. Ale zwróćcie swoją uwagę, że filozofie, które mówią o tym, że tej kontroli nie macie, to są filozofie, które są opowiadane, tak? Które są stworzone z punktu widzenia świadomości absolutnej. Czyli to jest tak, jakbyśmy z punktu widzenia nieskończonej jaźni popatrzyli się na nasze życie i powiedzieli, no kontroli nie ma, życie dzieje się samo, jesteś Bogiem, wszystko to, co ma się wydarzyć, wydarza się w odpowiednim miejscu i czasie, wszystko samo do ciebie przyjdzie. No i praktycznie to jest wszystko, tak? Ale znowu, jak popatrzymy na nasze życie z punktu widzenia tej takiej psychologicznej kontroli, no to mamy filozofię na przykład rozwojową, tak? Prorozwojowa filozofia o czym mówi? Mówi o tym, żebyś wziął odpowiedzialność za całe swoje życie, zaczął działać, zaczął się realizować, zaczął się spełniać, abyś przestał zadowalać wszystkich ludzi wokół siebie, wyznaczył swoje własne wartości, swoje własne cele, stworzył wizję na siebie i gonił za swoimi pragnieniami, starając się być najlepszą wersją samego siebie. I teraz, przy takiej filozofii, gdybyśmy powiedzieli, że nie masz kontroli, to cała filozofia sypie się automatycznie, bo to się staje sprzeczne. Bo cała filozofia prorozwojowa skupia się na tym, abyś ty wziął pełną odpowiedzialność za swoje życie i przejął kontrolę nad swoim własnym życiem. Czyli kontrola występuje tutaj, w materii, w rzeczywistości materialnej, w rzeczywistości fizycznej. W rzeczywistości, w której masz imię, nazwisko, tożsamość, chodzisz do pracy, chodzisz do szkoły, uczysz się, wykonujesz zadania, obowiązki. Jeżeli nie wypełnisz swoich zobowiązań, nie będziesz konsekwentny w tym, co robisz, to będziesz miał takie i takie rezultaty. A jeżeli będziesz konsekwentny i będziesz robił to, co mówi jakiś przepis, jakaś formuła, to będziesz miał takie i takie rezultaty. I teraz ja tutaj nie chcę się zagłębiać w tematy energetyczne, w tematy neurologiczne, tego, która część twojego mózgu odpowiada za aparat kontroli, bo tych teorii również jest całkiem sporo i bardzo, bardzo duża ilość ich jest sprzeczna. Natomiast to, co chciałbym wam powiedzieć, to jest to, abyście nie przywiązywali się do tych teorii. Nie przywiązujcie się do tych teorii. Nie wypierajcie się tych teorii, nie odrzucajcie jakichkolwiek, zachowajcie otwarty umysł, bo tak samo jak macie kontrolę nad swoim własnym życiem, tak samo jej nie macie. To się przeplata z dwóch stron jednocześnie,
Bo tak samo jest, gdy się przejmie tą kontrolę nad swoim własnym życiem, bo to jest w sumie początek rozwoju, każdy o tym doskonale wie, kto się rozwija. I nawet zaczniecie swoją praktykę medytacji, albo uważności, albo obecności i w pewnym momencie kliknie w waszych głowach i zobaczycie, o kurczę, ja naprawdę nie mam kontroli. I utracicie nawet tą kontrolę. Przestaniecie się przywiązywać. To bardzo możliwe, że nabawicie się takiego syndromu duchowo niedojrzałego ego, które zacznie robić głupoty w waszym życiu, zrzucając odpowiedzialność na wszystkie czynniki wokół was, na innych ludzi, na rzeczy, na zdarzenia i przestaniecie reflektować nad sobą i nad swoim własnym życiem, bo stwierdzicie przykładowo, że już jesteście oświeceni i nie musicie tego robić i was to życie już nie dotyczy. I to jest mega ogromny, jedna z największych, mógłbym powiedzieć, pułapek na rozwoju świadomości, rozwoju duchowego. Nie tylko, rozwoju osobistego również. To jest takie zjawisko, to się nazywa duchowa inflacja, duchowy eskapizm. No to jest takie, tak jakbyś był omnipotentem, tak? Uważał siebie za Boga. Oczywiście, że jesteś Bogiem. Oczywiście, że to jest Bóg. Oczywiście, że ta chwila to jest Bóg. W tej chwili Bóg mówi do Boga, jeden, ta sama jedność słucha tej samej jedności. Ale w życiu materialnym mamy sens kontroli, tak? Przykładowo ja mam teraz sens kontroli, że mogę zdecydować, jak długie będzie to nagranie, kiedy je opublikuję, jaki dam tytuł, jak będzie wyglądała miniaturka, jaki wpływ będę miał na was. I robię to między innymi poprzez swoją własną intencję oraz świadomość, obecność, pamięć o tym doświadczeniu, pamięć o tym, jak długie powinno być to nagranie, aby było z korzyścią dla was, abyście wy mogli z tego skorzystać. I myślę, że to tyle. Pamiętajcie, że sens kontroli macie i w dużej mierze za waszą kontrolę odpowiadają wasze przekonania, czyli to, jak myślicie o sobie, taką macie kontrolę, oraz poziom świadomości tej duchowej, czyli na ile jesteście w stanie żyć w obecności. Bo teraz, żyjąc w obecności, widzicie swoje własne schematy, widzicie swoje stare nawyki myślowe, widzicie swoje stare tendencje i im głębiej jesteście w tej obecności, im lepiej podłączacie się do swojego własnego bytu, tym mniejszą kontrolę nad waszym życiem i nad wami mają te wasze stare nawyki, a więcej macie w życiu poczucia tej obecności, tej klarowności, tego spokoju, tego braku przymusu, tej takiej łagodności, tej akceptacji, tej duchowej akceptacji i żyjecie wtedy bardziej w tym przepływie, tak? Mówiąc przepływ, mam tutaj na myśli, że nie przywiązujecie się do niczego i całe życie przez was po prostu przepływa i możecie sobie wtedy je obserwować. Ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znaczy, że nie macie kontroli. Macie kontrolę, naprawdę. I powiem wam szczerze, że ta kontrola jest w życiu całkiem ważna. Ja się kiedyś sam osobiście wyparłem tej kontroli, ale zdałem sobie sprawę, że to tak wcale nie jest do końca, że to jest naprawdę bardzo abstrakcyjny i filozoficzny koncept. A tak jak wspominałem wam wcześniej, ego, tak, szczególnie takie niedojrzałe ego, bardzo lubi mówić o tym, że nie ma kontroli nad swoim własnym życiem, bo wtedy może, mówię, zwalać odpowiedzialność na innych ludzi, na rzeczy wokół siebie, być ofiarą. I oczywiście są rzeczy, nad którymi tej kontroli nie mamy. I te rzeczy, nad którymi kontroli nie mamy, przykładowo nie mam w tej chwili, mam świadomość, mam teraz pełną świadomość tego, że nie mam kontroli nad tym, co ty sobie teraz o mnie myślisz. Nie mam nad tym kontroli, ale mam pełną kontrolę nad tym, że przykładowo, jeżeli coś ci się we mnie nie spodoba i napiszesz mi negatywny komentarz, to ja nie muszę tego brać do siebie. Nad tym mam kontrolę, ale nad tym, co ty napiszesz, nie mam kontroli. I w życiu ważne jest pielęgnowanie takiej wewnętrznej mądrości, to jest mądrość, aby nauczyć się widzieć i dostrzegać
te momenty, gdy mamy kontrolę nad życiem, te momenty, gdy nie mamy kontroli nad życiem, aspekty naszego życia, za które powinniśmy wziąć więcej odpowiedzialności, aspekty naszego życia, za które powinniśmy wziąć mniej odpowiedzialności. No i tej mądrości to się praktycznie człowiek uczy przez całe swoje życie, ponieważ ta mądrość jest niczym innym jak równowagą w naszym własnym życiu. I wszelkie te duchowo-filozoficzne koncepcje, które starają się wsadzić człowieka w jakikolwiek paradygmat posiadania kontroli lub nieposiadania kontroli, będą w pewnym momencie sprzeczne z waszym doświadczeniem. Jeżeli powiedziałbym wam, że macie 100% kontroli nad swoim własnym życiem, to w pewnym momencie zdarzycie się z takim doświadczeniem, które pokaże wam, że tej kontroli nie macie. Ale z drugiej strony, jeżeli powiem wam, że nie macie kompletnie w ogóle kontroli nad swoim własnym życiem, to w pewnym momencie zderzycie się z takim doświadczeniem, które pokaże wam, że jednak tą kontrolę macie. I to jest takie ciekawe zjawisko, tak? Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie przyznać, że człowiek ma 100% kontroli, ani nie jesteśmy w stanie przyznać tego, że człowiek w ogóle nie ma kontroli, czyli nie możemy zrobić ani jednego, ani drugiego, no to co pozostaje? Co pozostaje? Jeżeli nie jesteśmy w stanie w pełni przyznać racji temu modelowi, ani temu, to obydwa modele, co robią? Zaczynają się zapadać. Zaczynają mieć taką samą wartość. I wtedy możemy dostrzec, że obydwa modele cały czas były jednym i tym samym. Tak. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Myślę, że skończę już to wideo. Na pewno wyciągnęliście z niego ogromną wartość, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli tak było, proszę dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje własne przemyślunki. Możecie zadać mi na dole również pytanie, a jeżeli tak nie było, to i tak możecie to zrobić, żeby świat stał się lepszym miejscem. Och, moje serduszko takie tutaj kochające, cudowne. Subskrybujcie kanał, aby być z tematami na bieżąco. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie linki. Możecie skorzystać z Patronite'a, możecie skorzystać z PayPala. Zapraszam was wszystkich na grupę facebookową, na stronę facebookową. Tam możecie zasięgnąć dalszych inspiracji. Jeżeli chcecie umówić się ze mną na konsultację, to również zapraszam. Czy coś jeszcze? Tak, jeszcze kurs pewności siebie chciałem zareklamować. Powiedziałem wam, będę uczył się sprzedaży. Na dole jest kurs pewności siebie, możecie nauczyć się pewności siebie. No możecie po prostu, jak chcecie to możecie. Została mi jeszcze minuta nagrania. Minuta 30. Wiecie, mam ustawiony aparat na 20 minut. Chciałbym pozdrowić was wszystkich bardzo serdecznie, podziękować, że tutaj jesteście, więc pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i wam dziękuję. To jest dla mnie coś wspaniałego, że możemy sobie tutaj być i uczyć się. Cudowne. Życie jest piękne. Miłego. Elo. Buźkę.